W dzisiejszym szkoleniu zajmę się pokazaniem wam, jak wykonać w Lightroomie klasiku preset idealnie nadający się do zdjęć ślubnych. Zapraszam! Serdecznie Waldek kanał Photomix i jak powiedziałem na początku zajmiemy się dzisiaj stworzeniem kolorystyki, która idealnie się będzie wpisywała do y, edycji zdjęć ślubnych, jak i portretowych, które robimy na zewnątrz. Teraz na wiosnę, latem, ogólnie wtedy, kiedy jest zielono i mamy dużą dominatę koloru zielonego. Jak widzieliście pewnie na wcześniejszych przebitkach. Ten zielony będzie taki głęboki, troszeczkę stomowany, ciemniejszy, i ja mówię idealnie wpisuje się w taką teraz y, modę, właśnie na tworzenie zdjęć ślubnych. Tutaj zobaczycie całą listę filmów, w których możecie się dowiedzieć wiele więcej, jeżeli chodzi o zmianę kolorystyki zdjęć, bo jest to u mnie na kanale bardzo. Oglądalny temat, dlatego filmów jest dosyć sporo, i to nie tylko, jeżeli chodzi o tworzenie presetów w Lightroomie, ale również akcje w Photoshopie, w których także pokazuję, jak zmienić różnorodnie kolorystykę zdjęć. Oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zachęcam do subskrypcji i wciśnięcia dzwoneczka i będziecie powiadamiani o wszelkich moich innych produkcjach. Nie pozostaje mi teraz nic innego jak zaprosić was na szkolenie, gdzie właśnie pokażę krok po kroku, jak stworzyć taki preset, zmienić kolorystykę barwną i na końcu zapisać to sobie, żeby można było w Lightroomie czy w Camera Raw udostępniać to na każde inne zdjęcie, jakie mamy. Zapraszam. Jeśli podobają ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite. I skorzystać z dodatkowych bonusów. Pierwszą rzeczą, jaką wykonujemy, gdy zaczynamy obróbkę naszych zdjęć w Lightroomie, to jest przejście do menu Basic, właściwie do zakładki Basic, i tutaj ustawienie odpowiednich parametrów naszego zdjęcia, podstawowych parametrów, bo tutaj mamy właśnie te podstawowe parametry, które musimy pozmieniać. I dla naszego zdjęcia. Zmieniamy troszeczkę temperatury, damy na plus 15, tinty wrzucimy na 5. Nie bójcie się, że teraz to troszeczkę inaczej wygląda. Później, podczas tonowania kolorów, będziemy to wszystko edytowali jeszcze. Ekspozycję pozostawiamy na 0, kontrast możemy dorzucić na około 10. I teraz tak, światła. Zmniejszamy na minus 80, natomiast cienie zwiększamy do 30. Później przechodzimy do jasności i tutaj zmniejszamy do 40, i czernie także zmniejszamy do 40. Jak widzicie, już nam się to dosyć fajnie poprawiło. Teraz wystarczy teksturę zwiększyć o 10. Clarity zostawiamy. Dehaze także na 10. Vibrance i saturacja pozostaje taka sama. I teraz zobaczcie zdjęcie przed i zdjęcie po. I to są właściwie tylko podstawowe rzeczy, które musimy zmienić. Każdy tutaj to sobie zrobi pod swoje zdjęcie, pod swoje światła. Tutaj tylko pokazałem w jakich mniej więcej rejonach. Jeżeli chodzi o suwaki, się trzymać. Zamykamy sekcję basic i przechodzimy do krzywych. I tutaj, będąc na tej głównej krzywej, bo jak widzicie, mamy kolory, zaznaczamy tą podstawową, i pierwszy punkt, który mamy, zwiększymy do 21. Teraz postawię drugi, ponieważ wcześniej to robiłem, więc od razu powiem, nie będziemy tutaj. Jeździć i kombinować, czyli drugi punkt to będzie 63 z wyjściem 50. Następnie postawimy trzeci punkt i on będzie 192 na 189. I teraz zmniejszymy troszeczkę tak samo tutaj do 200. 41, czyli 255 na wejściu, 241 na wyjściu, i tak pozostawiamy krzywę. Przechodzimy do miksera kolorów, czyli tutaj, jak widzicie, mamy Hue, Saturation Light. Jeżeli jesteście na kolorach, to przejdźcie sobie do właśnie barwa. Nasycenie światło zarzucamy Hue, czyli barwę. I tutaj orange, czyli pomarańczowy, dajemy na plus 5, żółty na minus 100 i zielony na plus 100. Trochę nam teraz odjechane kolorki wychodzą, ale moment, moment, jak to się mówi, za chwilkę sobie z tym poradzimy. Przechodzimy do saturacji. I tutaj pierwszy czerwony i pomarańczowy pozostawiamy na zerze, natomiast całą resztę robimy na minus 70, czyli dokładnie każdy następny kolor odejmujemy im 70. Jak widzicie, mamy już pięknie to wszystko zrobione. I ostatnia jest luminacja, czyli światło tutaj pomarańcz na plus 10 żółty na minus 10 i zielony na minus 20. Jak widzicie, już mamy całkiem ciekawie prezentujące się nam tutaj to nasze zdjęcie. Możemy jeszcze orange troszeczkę Chociaż może nie. Nie, jest, jest, jest ok. Saturacji możemy. Może jeszcze, o, delikatnie ująć, żeby akurat w tym naszym przypadku strasznie skórę nam pojechało. Także delikatne ujmę. Saturacji na pomarańczu. Ok, czyli mamy już Hue Saturation. Light zrobione, zamykam tą sekcję, przechodzimy do color gradingu, i tutaj na początku zajmiemy się cieniami. Jeżeli nie widzicie tych dwóch pasków, czyli Hue Saturation na cieniach, to tutaj jest taki trójkącik, który rozwija właśnie te paski, żeby były widoczne. Jeśli chcecie wpisać same wartości, a nie macie tych pasków do przeciągania. Po prostu możecie tak jak tutaj widzicie, jest Hue i podświetla się nasze miejsce. Czyli w cieniach dajemy tutaj 30 i saturacja 10. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o cienie. Teraz przechodzimy do światła i tak jak było wcześniej, albo rozwijamy i robimy to poprzez pasek przesuwając, czyli tutaj Hue też dajemy na 30. I saturację delikatnie na około 5. O, i tutaj tak zostawiamy. Color grading. Możemy teraz zamknąć tą sekcję, żeby nam nie przeszkadzała, i jeszcze przejdziemy do kalibracji, czyli ostatnia opcja w naszym Lightroomie. Tutaj mamy mm, możemy skalibrować kolory czerwony, zielony i niebieski, i takowoż będziemy to robić. Czyli czerwonego hue dodajemy na 20 i saturacji odejmujemy na minus 40. W zielonym hue dajemy na plus 100, natomiast w niebieskim saturację hue zostawiamy, a saturację na minus 80 i proszę bardzo, mamy już pięknie wszystko zrobione. Teraz możemy to zamknąć. W efektach dodać delikatnie, winiety. Tutaj można ją jeszcze zedytować, jak widzicie, wedle punktu środkowego, i jak chcemy tutaj pokombinować, właśnie z tą naszą winietą. Jeżeli byśmy chcieli zapisać nasz preset, to klikamy tutaj. Jak widzicie, mamy presety, plusik, Add New, Create Preset. Jeśli wciśniemy, możemy. Zapisać dokładnie create i będzie zapisany ten preset. Jeśli już mamy go zapisany, jak widzicie, jeżeli przejdziemy od razu, nasze zdjęcie zostaje zmienione. Przejdziemy do następnego i następne zostaje także zmienione. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli film się podobał, to kciuczek w górę. Piszcie komentarze. Na pewno, jeżeli będę umiał, to na nie odpowiem. Osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Obejrzyjcie moje inne filmy nie tylko te dotyczące zmiany kolorysty kolorystycznej zdjęć, ale także całkowicie dotyczące samej edycji zdjęcia kiretuszu które są na moim kanale. Zachęcam do obejrzenia starszych filmów, jest tego naprawdę dużo. Nie przedłużając, żegnam się z Wami i zapraszam na następny odcinek w następny poniedziałek. Pozdrawiam i do zobaczenia, cześć.